Cześć, ja nazywam się Marek Buczma i witam Cię w 11 odcinku mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. Z racji tego, że większość osób słuchających podcastu to osoby bez subskrypcji, zachęcam do subskrybowania kanału. Jest to dla mnie bardzo znaczące w promocji podcastu. Z góry dziękuję. Jakiś czas temu przeprowadziłem na kanale na YouTube ankietę, w której zapytałem Was o temat dzisiejszego odcinka. Wybór padł na sprawy kryminalne dotyczące morderstw i śledztwa z nimi związane. I na tym temacie się dziś skupimy. W odcinku tym opowiem o jednej z najgłośniejszych i najbardziej krwawych spraw z lat 90. Pozbawiono wtedy życia niemalże wszystkich członków pięcioosobowej rodziny. Przeżyła tylko jedna osoba, nieobecna w swoim domu rodzinnym, kiedy doszło do wspomnianej tragedii. Mimo upływu wielu lat, sprawa ta wciąż pozostaje nierozwiązana. Jaki sprawcy mogli mieć motyw i czy wciąż istnieją szanse na to, że kiedyś dosięgnie ich sprawiedliwość? Część danych osobowych została zmieniona. Siennica, bo tak nazywa się miejscowość, w której doszło do tych tragicznych wydarzeń, to mała i spokojna miejscowość na Mazowszu. Żyła w niej pewna znana i powszechnie szanowana rodzina. Tutaj mała informacja. Z racji tego, że źródła wskazują różne nazwiska opisywanej rodziny, to dla przystępności będę nazywał ją w tym odcinku rodziną Nowakowskich. Tak więc, rodzina Nowakowskich składała się z pięciu osób. Pana Adama, jego żony Marty oraz trójki dzieci. Pan Adam wraz ze swoją żoną poznali się już na studiach i byli małżeństwem już od ponad 20 lat. Postrzegani byli jako dobrzy i uczynni ludzie, nie mieli żadnych wrogów. Znani ze swojej pracowitości, z czasem dorobili się małego majątku w sadownictwie, przez co uchodzili powszechnie za dość majętne osoby. Mieli spore gospodarstwo rolne. Pan Adam prowadził rozległe interesy wykraczające poza granice Polski. Sprzedawał w takich krajach jak na przykład Estonia, Rosja czy Litwa w hurtowych ilościach wyprodukowaną i przetworzoną u siebie żywność. Zatrudniał wielu pracowników, w większości pracowników stałych, jednak pracę znajdowali u niego również pracownicy sezonowi. Co do samych dzieci, mieli oni dwie starsze córki, Alicję i Ewelinę oraz młodszego syna Artura. Na co dzień grzeczne i dobrze uczące się dzieci nie sprawiały swoim rodzicom żadnych problemów wychowawczych. Podczas gdy 14-letni wówczas syn państwa Nowakowskich uczęszczał wciąż do szkoły podstawowej w Nosielsku, to dorosłe już córki studiowały razem w Warszawie. Państwo Nowakowscy byli bardzo dumni ze swoich pociech i cieszyli się z tego, jak zgraną i kochającą rodzinę udało im się stworzyć. Niestety, sielankowe życie rodziny Nowakowskich przerwały brutalne wydarzenia, do których doszło 25 stycznia 1996 roku. W piątek, wcześnie nad ranem, jeden z pracowników, Andrzej S., zjawił się u państwa Nowakowskich. Przyszedł on tak jak zwykle do pracy w przetwórni pana Adama i pani Marty. Zaskoczyło go jednak, że panowała wszechobecna i niespotykana zwykle cisza. Choć w domu paliły się światła, to piec centralnego ogrzewania był wyziębiony, a to akurat było niepodobne do dbających o firmę i produkty właścicieli. Zaniepokojony swoimi spostrzeżeniami, pan Andrzej postanowił skontaktować się z właścicielami. Udał się w tym celu do ich mieszkania. Zapukał w drzwi wejściowe, jednak nikt nie odpowiedział. Zauważył jednak, że niespodziewanie drzwi okazały się otwarte. Postanowił więc wejść do środka. Jak tylko wszedł, oczom jego ukazał się przerażający widok. Zobaczył leżące w kałuży krwi ciało pana Adama. Był on ubrany w kurtkę, a nogi skierowane miał w kierunku drzwi wejściowych. Wyglądało to tak, jakby w ostatnich chwilach swojego życia miał zamiar wyjść na zewnątrz. Obok jego ciała leżały w nieładzie porozrzucane dokumenty oraz nóż z rękojeścią imitującą kość słoniową. Po sprawdzeniu, czy pan Adam na pewno nie żyje, mężczyzna postanowił sprawdzić, co z resztą rodziny, lecz i w tym przypadku było podobnie. Pani Marta, żona pana Adama, leżała martwa w salonie. Dookoła niej było pełno porozrzucanych talerzy, sprzętów i dokumentów. W sąsiadującym z salonem gabinecie mężczyzna natknął się również na skrępowane ciało syna państwa Nowakowskich, Artura. Ręce miał on skrępowane sznurkiem, a twarz całą zakrwawioną. Nie czekając już dłużej, pan Andrzej zadzwonił na policję. Gdy policjanci przybyli na miejsce zdarzenia, zabezpieczyli je dokładnie i przystąpili do oględzin. Znaleźli na miejscu liczne odciski linii papilarnych, łuski po wystrzelonych pociskach oraz kule tkwiące w różnych miejscach domu. Po przyjrzeniu się dokładniej ciału Artura, śledczy stwierdził, że najprawdopodobniej chłopiec stanął w obronie rodziców i za pomocą pistoletu gazowego próbował zmierzyć się z przestępcami. Niestety broń mu się zacięła
i gdy tylko przestępcy to zauważyli, to od razu mu ją zabrali. Rozbrojony, wciąż stawiający opór chłopiec, stał się obiektem tortur dla silniejszych od siebie zwyrodnialców. Najpewniej próbowali oni wymusić na nim, aby ten powiedział, gdzie jego rodzice trzymają kosztowności. Jak się jednak później okazało, jedynymi kosztownościami, jakie zginęły, były pieniądze z kasetki pana Adama. Tajny sejf, w którym znajdowało się tylko kilka mało ważnych dokumentów, pozostał nietknięty. Wskazywać to więc mogło na to, że chłopiec albo do samego końca nie powiedział o sejfie, albo po prostu o nim nie wiedział. Niestety Arthur okazał się nie być ostatnią ofiarą tej krwawej nocy. Kolejne z ciał, ciało jednej z córek państwa Nowakowskich, 20-letniej Alicji, zostało znalezione na piętrze. Dziewczyna z racji tego, że była przeziębiona, postanowiła wrócić poprzedniego dnia do domu. Jej siostra została na stacji w Warszawie i dzięki temu nie stała się kolejną ofiarą zbrodni. Wyglądało na to, że najpierw Alicja została pobita, a następnie założono jej kajdanki na ręce, zerwano z niej ubrania i brutalnie zgwałcono. Na koniec dostała strzał z broni palnej w sam środek czoła. Mnie osobiście dziwi najbardziej to, że dziwnym trafem, mimo najpewniej głośnych krzyków ofiar, hałasów bitych talerzy i wielu oddanych strzałów, nikt z sąsiadów nic nie słyszał. Późniejsze ustalenia śledczych potwierdziły następującą wersję wydarzeń. Jeszcze około godziny 19:00-19:30 rodzina żyła. Najprawdopodobniej spożywała w tym czasie posiłek w salonie. Mniej więcej w tym samym czasie zadzwonił do ich znajomy, z którym rozmawiała Marta. Nic nie wskazywało na jakiekolwiek zdenerwowanie. Głos kobiety był lekki i naturalny jak zawsze. Niespełna godzinę później do domu zadzwoniła Ewelina, ale nikt nie podniósł słuchawki. Prawdopodobnie dlatego, że w tym czasie w domu dochodziło do tragedii. Około godziny 20:00 nieoczekiwanie na posesji pojawia się chłopak Alicji wraz ze swoim bratem. Był z nią umówiony. Puka do drzwi, ale nikt nie otwiera. Widząc pozapalane światła, pomyślał, że cała rodzina gdzieś wyjechała. Mężczyźni zrezygnowali więc z prób dostania się do środka domu i odjechali. W tym czasie sprawcy znajdowali się jeszcze w domu i to właśnie wizyta mężczyzn ich spłoszyła, przez co najpewniej uciekli po ich odjeździe. Ciekawostką jest to, że jeszcze tego samego wieczoru chłopak Alicji zjawia się ponownie, tym razem już sam. Będąc zaniepokojony dalszym brakiem kontaktu z zawsze słowną, informującą go o zmianie planów dziewczyną. Lecz tak jak poprzedniego razu, tak i tym razem, nie wiadomo dlaczego, rezygnuje z prób dostania się do domu. Nie wiem jak w waszym odczuciu, ale dla mnie podobne zachowanie może wydawać się dość dziwne. O ile przy pierwszej wizycie jest to jeszcze zrozumiałe, to przy drugiej wizycie chyba większość osób spróbowałaby jakoś dostać się do środka czy nawiązać kontakt. Tym bardziej, że światła wciąż były zapalone i wiele wskazywało na to, że coś jest nie tak, chociażby biorąc pod uwagę zwyczaje i zachowanie dziewczyny. Sam osobiście bardziej skłaniałbym się ku wersji, gdzie o ile reakcja chłopaka przy pierwszej wizycie mogłaby zaistnieć, to przy kolejnej spróbował wejść do domu i najpewniej widząc martwego gospodarza w kołże krwi po prostu spanikował i uciekł. Co w takim razie było najpewniej motywem sprawców? O ile w gabinecie sprawcy opróżnili wspomnianą kasetkę z pieniędzmi, o tyle sejf był nietknięty. Najpewniej więc, tak jak wspomniałem wcześniej, sprawcy nie uzyskali od chłopaka informacji o jego istnieniu i położeniu. Choć cały parter był splądrowany, to łupy sprawców tak naprawdę nie były duże. Nie udało się również ustalić, czy brakowało jakichś dokumentów. Śledczy zauważyli też, że kilka gniazdek obecnych w domu zostało wyrwanych. Możliwe, że sprawcy myśleli, że są za nimi ukryte cenne rzeczy. Kolejną ciekawą informacją jest to, że kable telefoniczne zostały przycięte. Nie wiadomo jednak po co, skoro niedługo po wejściu zabili całą rodzinę. Być może obawiali się, że ktoś z domowników zdąży jeszcze wezwać pomoc. Nie wiadomo też skąd aż taka brutalność u sprawców. Skoro mieli ze sobą broń palną, to możliwe, że od razu planowali morderstwo, a rabunek miał tylko zmylić śledczych. Typowe strzały w głowę ofiar wyglądały w końcu jak egzekucja. Lecz wiele ze strzałów oddano też w losowe miejsca, m.in. w ścianę i sufit. Czy doświadczeni zabójcy tak by się zachowywali? Po co mieliby robić więcej hałasu? Zainteresowani poszlaką śledczy postanowili sprawdzić sprawę płynności finansowej rodziny. I jak okazało się, nie była aż tak dobra, jak wszystkim się wydawało. Pogrążona przez nieudaną inwestycję w rzeźnię rodzina stanęła na skraju bankructwa. Lecz mimo problemów finansowych starali się z całych sił utrzymać wysoki standard życia, nie pokazując osobom z zewnątrz, że mają gorszy okres.
Skoro nie mieli pieniędzy, a nadal żyli na wysokim poziomie, to możliwe, że zadłużyli się u lichwiarzy, a ci w końcu sami przyszli po spłatę. Kolejną z możliwości jest to, że sprawcami mogli być pracownicy zza wschodniej granicy. Być może któryś z nich nie był zadowolony ze współpracy i w akcie zemsty na pracodawcę postanowił zamordować jego i jego rodzinę. A co w takim razie z ewentualnymi świadkami? Siennica to stosunkowo mała wieś. Mieszkańcy znają siebie nawzajem, a przynajmniej z widzenia, dzięki czemu chcąc nie chcąc zwracają uwagę na obcych odwiedzających Siennicę. Tak też było i w tym przypadku, gdyż jak później się okazało, świadków było dwóch. Wracając tego wieczoru do domu, zauważyli czterech mężczyzn zmierzających z Siennicy w stronę Pierści Rogów. Niestety nie udało się przyjrzeć twarzom, gdyż chowali je pod kapturami. Tydzień po zabójstwie jeden z mieszkańców Siennicy zgłosił się na policję z ciekawą informacją. Mężczyzna zauważył krótko po zabójstwie, kilkaset metrów od miejsca zbrodni tajemniczego, zaparkowanego na uboczu Poloneza. Zwrócił on na tyle uwagę mężczyzny, gdyż wcześniej nie widywał go w okolicy, więc najpewniej należał do kogoś spoza Siennicy. Mężczyzna, łącząc wydarzenie z autem, postanowił spisać numery rejestracyjne. Jak się później okazało, auto należało do młodego mężczyzny odwiedzającego w tych stronach swoją dziewczynę, a która mieszkała nieopodal miejsca, w którym doszło do tragedii. Po skontaktowaniu się ze wspomnianą dziewczyną potwierdziła ona zeznania mężczyzny. Mimo przesłuchania wielu osób, nie udało się jednak uzyskać jakichkolwiek nieznanych dotąd informacji o potencjalnych sprawcach. Nie było wiadome, kiedy i w jaki sposób dostali się do Siennicy oraz mniej więcej kiedy ją opuścili. Dosłownie przepadli jak przysłowiowy kamień w wodę. A co z podejrzeniami samej policji? Idąc tropem wystrzelonych i nieoznakowanych naboi znalezionych na miejscu zbrodni, postanowiono porównać je z nabojami znalezionymi w innym miejscu zbrodni, bowiem niespełna tydzień wcześniej miał miejsce napad na jeden z warszawskich kantorów. Zaatakowano wtedy małżeństwo, do którego kantor należał. Żona właściciela nie przeżyła, a sam mężczyzna został ciężko ranny. Co zaś do samych naboi, bardzo możliwe, że należały do tych samych sprawców. Jak się też okazało z późniejszych badań, broń, z której oddano strzały, była bronią przerobioną metodą chałupniczą. Możliwe, że sprawcy, wybierając kolejny cel po napadzie na kantor, dostali jakiś cynk o zamożnej rodzinie z Siennic, która mogła być w posiadaniu znacznej gotówki i cennych przedmiotów. 3 marca 1998 roku w Warszawie doszło do kolejnej, bardzo podobnej zbrodni. I w tym wypadku zginęła cała rodzina, starsze małżeństwo i ich 35-letni syn. Także w tym wypadku wszyscy zginęli od strzału w głowę, oddanego z przerabianej metodą chałupniczą broni. Choć najpewniej nie była to ta sama broń, to bardzo możliwe, że pochodziła od tego samego rusznikarza, który przygotowywał bronię z poprzednich napadów. I w tym wypadku z mieszkania zginęło też kilka przedmiotów. Był to faks, neseser i kamera pana Roberta. Wszystkie ze wspomnianych zabójstw łączy więc motyw rabunkowy. Jeśli zaś chodzi o świadków, to kilku sąsiadów zauważyło dziwnie zachowujących się mężczyzn w kapturach, kierujących się w stronę mieszkania, w którym doszło do napadu. Tym razem jednak udało się śledczym stworzyć ich portret pamięciowy, lecz i to nie pomogło. Mimo zatrzymania i przesłuchania wielu osób oraz ogromnej ilości dowodów, sprawców do dziś nie znaleziono. Samą sprawę zabójstwa w Siennicy umorzono z powodu niewykrycia sprawcy w 1998 roku. Nadzieja na odnalezienie sprawców jednak, jak się okazuje, nie umarła, gdyż obecnie na nowo zajmują się nią śledczy z tzw. archiwum Mix, która ma na swoim koncie wiele sukcesów w odnajdywaniu sprawców z dawnych lat. Możliwe więc, że z czasem w sprawie nastąpi długo oczekiwany przełom, a morderców dosięgnie ręka sprawiedliwości. I taką też mam nadzieję. Co zaś tyczy się drugiej córki państwa Nowakowskich, tej, której nie było w domu, kiedy doszło do morderstwa jej rodziny, w jednym ze źródeł, z których korzystałem przy przygotowywaniu odcinka, znalazłem informację, że kobieta, doznając olbrzymiej traumy, postanowiła odciąć się od tamtych wydarzeń i obecnie ułożyła sobie życie na nowo, zajmując wysokie stanowisko w branży hotelarskiej. I tymi oto słowami dotarliśmy do końca. Bardzo dziękuję, słuchaczu, za twój poświęcony czas. Przypominam też, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach. Poza subskrypcją na kanał na YouTube, zapraszam również do obserwowania podcastu na Spotify, a także do dołączenia do grupy i polubienia strony podcastu na Facebooku. W ostatnich dniach założyłem również profil na Patronite. Dla osób zainteresowanych udzieleniem wsparcia, link w opisie odcinków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!